Cześć, Miszczek, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek, po prostu Karolek 95, zostańmy to, niech zostanie między nami, bo wy to już wiecie, ale cisza musi być, bo dzisiaj jesteśmy na pewnej stronie. Zobaczcie tego gościa, on sobie stoi, niby niewidoczny, tutaj widać mu takie wycięcia na sutkach, bo to wiadomo, ciepło w lato, bo akurat u niego jest lato, on jest fajny, zawinięty w taką różową folię, jak taka podwawelska kiszona, bym powiedział, bo to nie wiadomo, czy on się myje, czy nie. Podwawelska kiszona, bym powiedział. Więc dzisiaj mamy do czynienia z gościem, który właściwie tych osób jest tu masę i możemy sobie powybierać. Zobaczcie, jest jeden gość, jest wymalowany w siusioki, ale to nie o to chodzi, tylko jest tu dużo. Heimkens, tutaj, nie wiem, jakiś strój rodowy, prawda? W każdym razie w tej grze ubieramy ludzika, ale dojdziemy do tego, co się dalej z nim robi. Dojdziemy. Zobaczcie, Memphis Boy. To jest... Holy shit. Ta strona ogólnie polega na tym, że ubieramy sobie tego gościa w różne rzeczy. Wy też możecie to zrobić, wejdziecie potem sobie w linka. To nie wygląda zbyt dobrze. Nud. Nud to jest... A! Na guźki! Jezus Maria, jakie on ma bary! No wyćwiczony, kolega, wyćwiczony. Dobra, więc zostawmy może go nagiego. Tutaj mamy pierwszą opcję. O! Fryzura! Elvisa, no nie wygląda najgorzej. Z profilu też całkiem nieźle. Tutaj mamy... tańczące kwiaty za nim i słuchawki, czyli tutaj można puścić mu muzę. To wyglądałoby mniej więcej tak. Powiedzmy, że może mu zostać. Tutaj trzecia opcja to jest cygarko. Znaczy cygarko, taki cygaret, czyli papieru. Papierosem nie wygląda najlepiej. A tu mamy jeszcze kufel... Piwa! Kufel piwa! Tak, proszę bardzo! Nie, z muzyką wyglądałoby to tak. To jest naprawdę epicka, zobaczcie co robi z twarzą. Trochę go powaliło. Ma epilepsję, pachwin, ale to normalne. Dobra, wyłączmy preset i chill. Chill mu wyłączmy, aha, chill ma na zero. People's Elbow, czyli robi coś z... John Cena! Czy to... Aha, czyli coś zno... Nie, nie, to... Nie, to mu zostawię na zero, to jest dobry. But... Holy shit! No nie! No nie! No nie, to jest Elvis Kardashian! No bardzo chyba trochę, co? Tak będzie idealnie, dobra? Tak będzie idealnie, no zobaczcie, wypchane swoim tłuszczem z pachwin elegancko. Father chest, o, czyli wielka klata, dobra, zróbmy mu troszkę większą klatę. Może... taka będzie... Takie oczy, słuchajcie, to jest jego twarz! Nową twarz ma, nie? No dobra, zostawmy trochę klatę taką troszeczkę wykokszoną. Nie, to wygląda jakby miał złamany most. O, brzucho! Znaczy, o jest, spasło mi się trochę ostatnio po Wigilii, pojadłem, dupcia napięta i tutaj też brzucho. Może być elegancko, dobra, masa mięśniowa. Co to jest? W sensie robi animację do FNAF-a? Nie, o! O, zobaczcie, no to jest wygląd, który był oczekiwany przez... Dobra, troszkę połamane ręce, bo w dzieciństwie miał sporo problemów nasz Elvis, prawda, z życiem, ta... Co jest? Dobra, troszkę otwarte. Tork. West algorytm. To zaczyna się robić creepy. To zaczyna... I don't know. Patrz, czyli to są chyba elementy jego, no wiecie, znaczy elementy, okolice jego abilitności. Dobra, transparent i zróbmy mu sany. Okej, czyli jesteśmy, prawda, ten i dzisiaj dajemy koncert dla swoich odbiorców. Zobaczcie, i oczywiście z muzyką ostatecznie wyglądałoby to mniej więcej tak. Tańczący Elvis elegancko sprawdza się w tej roli. Dobra, zróbmy innego hopka. Dobra, zrobiliśmy go space. Zobaczmy go, jak będzie wyglądał z hamburgerem. Nie, styl hamburgerowy to jest po prostu coś takiego. Styl hotdogowy. O, czyli można tańczyć tutaj. Tu jest coś, prawda, po LSD. No dobrze, gościu tańczący i buritko. A w buricie oczywiście nie widać nic. Ej gościu, masz jakiś problem? Gdzie już mnie nie ma, to... O Jezus Mary, to straszne. To było straszne. Dobra, tu robimy coś... A, wesoła twarz, no dobra. Więc tak wygląda tańcząca moja postać, a wasze postacie oczywiście fajnie by było, jakbyście podsyłali mi na Facebooku, możecie podsyłać na grupie, ale możecie też podsyłać na normalnym Facebooku, oczywiście z posta pod tego odcinka. Tak wygląda moja tańcząca postać, chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest idealnie zrobiona postać na Adult Swimie, etc. To się nazywa Veryman, gierka nazywa się Veryman. A teraz możemy sobie stworzyć gifa i ten gif będzie powstawał od podstaw, czyli to będzie pewnie troszeczkę trwało.
Ile tego? Jej! 8 na 30 chłopców? Nie rozumiem. Czyli chłopcy to ładują? Czynnik ładowania chłopców? Chłopcy? 9 na 30... No come on! Dobra, Building Man, man zbudowany, gifa mi robiło chyba 7 minut, ale dobrze, zobaczmy, czego możemy się spodziewać po tej posranej stronie, etc. Very man! Dobra. Dobra, dobry pomysł. Na fejsa można wrzucić. Dobra, moi drodzy, to tyle z etc. Very man, stronka naprawdę bardzo posrana, jedna z najgłupszych, ale z drugiej strony fajna, taka przyjemna. Można porobić różne kombinacje, stworzyć swoją postać. Gościu może być nagi, może być gruby, może być mieć dużą dupę, może mieć ramiona, może być nawet PewDiePie. Wejdźcie też na Facebooka, na Instagram, jeżeli chcecie. Przestań! Wejdźcie też na Facebooka, wejdźcie na Instagram, jeżeli chcecie... Przestań! Serdecznie zapraszam do wejścia na Facebook, na Instagram, jeżeli chcecie, kupcie mistrzowską koszuleczkę i to tyle, ja się z wami żegnam No come on! Żegnam się z wami serdecznie, mistrzowskim łokciem, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach dość... Nie no, kurde... To opioła! Co robisz? Kurde! Musicie! Żegnam, nie pożegnam się, ten mi spamuje, dziewczyna mi za ściany, Asia... Serdecznie mistrzowskim łokciem, puu! Masz przesrane. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, to ci spróbuj. Yeah, yeah, yeah.